Kto od dawien dawna to zwiastował? Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i wybawiciela. Tak mówi Księga Izajasza, 45 rozdział, 21 werset. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, mówi Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 werset. Z tych wersetów wynika, że Bóg cię szuka. Należysz do osób, które szczerze szukają Boga? Być może twoje przemyślenia lub po prostu zdrowy rozsądek doprowadziły cię do pytań dotyczących Boga, Stwórcy. Zawsze istnieli ludzie, którzy podobnie jak ty szukali Boga. I wielu z nich go znalazło. Wszystkich osób, które szukają Boga, dotyczy jedna i ta sama kwestia, a mianowicie pewność, że droga, którą kroczą, jest właściwa. Dlaczego? Ponieważ szukać Boga to jedna rzecz, ale szukać Go skutecznie to coś zupełnie innego. Biblia daje nam odpowiedź na to bardzo ważne pytanie. Ona jest przecież Słowem Bożym. Pokazuje nam, że dla człowieka karą za jego grzechy jest na zawsze zostać oddzielonym, oddalonym od Boga. Jednak sam Bóg zatroszczył się o uniewinnienie każdego grzesznika, który się do Niego zwróci. Jezus Chrystus poniósł winę za wszystkich, którzy w Niego wierzą. On jako jedyny sprawiedliwy oddał swoje życie, abyśmy mogli zostać pojednani z Bogiem. On od tej pory dostęp do Boga jest wolny dla każdego, kto wie, że do Niego przyjdzie. Dlatego też nie musimy już usilnie szukać Boga. Bóg sam w postaci Jezusa Chrystusa, swojego Syna, szuka nas, zgubionych grzeszników. On wychodzi nam naprzeciw, pokazując drogę. Jezus mówi: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Każdy, kto pragnie spotkać Boga, musi przyjść do Jezusa Chrystusa.